Ćwiczenia jak najbardziej. Z nimi jest różnie, przyznaję się, bez bicia. Dieta pudełkowa, tak. Akurat poznałam bardzo fajnych ludzi, którzy to, co robią, robią z pasją. I dla mnie to jest naprawdę przełom w moim odżywianiu, takim, jakie zaczęłam stosować w domu. Po prostu przywiązuję naprawdę większą wagę do tego, co jem i jak jem. No i tyle, no. Jakoś przemy do przodu, no. Udaje mi się też chodzić na różne zabiegi do zaprzyjaźnionej kliniki. Mam nadzieję, że to się gdzieś tam uda. Już marzę o tym, Boże, niech to się stanie. Oczywiście, że miewam grzeszki żywieniowe. Powiem Ci tak, diabeł w moim domu ma tak z 1,53 m, siwe włosy, mieszka w mieszkaniu obok i gotuje najlepsze leniwe kluski na świecie. Jest to moja babcia Irenka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest moje kochane zło wcielone i babci się nie odmawia. Chodakowska też o tym wie.